Dzień dobry Państwu. No więc wpadliśmy na taki pomysł, żeby się trochę ruszyć z naszego biura, które jest w Śródmieściu i zorganizować takie mobilne biuro, w którym będziemy w różnych miejscach Warszawy prezentować samych siebie, naszą frakcję oraz oczywiście Platformę Obywatelską. Pomysł polegał na tym, żeby móc porozmawiać trochę o Unii Europejskiej, ale w taki luźny sposób. Tutaj zorganizowaliśmy przeróżnego rodzaju gry i zabawy, ale również jest czytelnia, w której będzie można poczytać na temat Unii Europejskiej. Zorganizowaliśmy taką szafę rodem trochę z filmów Barei, do której będzie można nagrać swój pomysł na to, czym powinna się Unia Europejska zająć, ponieważ w tej chwili w życie wchodzi inicjatywa obywatelska. Po raz pierwszy unijni obywatele, jeżeli zbiorą odpowiednią liczbę podpisów, będą mogli inicjować unijne prawodawstwo. No a my postanowiliśmy to reklamować w formie takiej zabawy. Każdy będzie mógł nagrać swój postulat dla Unii Europejskiej. Także pomysł jest dosyć prosty. Chcemy wyjść do ludzi, rozmawiać na tematy, które ich interesują. No a robić to w formie takiej, która jest lekka i przyjemna, stąd też pomysł na to, żeby zbudować takie biuro w plenerze i rozmawiać z ludźmi na zewnątrz, a nie tylko i wyłącznie w lokalach, w których posłowie najczęściej urzędują w centrum miasta. Nie będziemy tylko oczywiście rozmawiać o Unii Europejskiej, ale o tych wszystkich kwestiach, które my w Parlamencie Europejskim tak naprawdę robimy i czym się zajmujemy. Ja zajmuję się gospodarką internetową, dlatego też będziemy robili warsztaty Google'a, w jaki sposób wyszukiwać w sposób skuteczny informacji na internecie, ponieważ pomagam również osobom z różnymi dysfunkcjami słuchu i wzroku. Będziemy uczyli na przykład języka migowego. Będzie tutaj strefa Wi-Fi, także będzie można się posługiwać swoimi własnymi komputerami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Organizować będziemy również warsztaty fotograficzne, także sporo się tutaj będzie działo. Zaczynamy od Ursynowa, od dzielnicy, w której mieszkam, w weekend 12 maja i będziemy tutaj przez cały tydzień, także zapraszam wszystkich mieszkańców Ursynowa. Natomiast później przenosimy się do innych warszawskich dzielnic, najpierw na Białą Łękę, gdzie będziemy do kolejnego weekendu, do 21 maja, a później przenosimy się na Bemowo, gdzie weekend 26-27 maja. Wszystkich zapraszam. Myślę, że w następnych latach, jeżeli się ten projekt nam powiedzie, będziemy odwiedzali również inne warszawskie dzielnice. Tata, piesek!